Miało być podsumowanie miesiąca, ale jest TBR na 7 Day, ponieważ zapomniałam, że 7 Day zaczyna się już ten poniedziałek. Normalnie porywam się z motyką na słońce, ponieważ moje ambitne plany na 7 Day są tak ambitne, że praktycznie nierealne. Cześć! To powinna zwiastka książek, ale powinniście już mnie znać. I dzisiaj mam dla was mój TBR na 7 Day, którego organizatorką jest Marta z kanału Wybredna Maruda. Ale o co w tym maratonie czytelniczym chodzi? Otóż są dwie wersje. Wersja easy i wersja hard. Wersja easy polega na tym, żeby przez ten tydzień, który trwa od jutra, czyli 21 sierpnia do 27, przeczytać tyle książek, żeby grzbiety tych właśnie pozycji wyniosły 7 cm. Właśnie dlatego jest 7 Day. Za to wersja hard plus do tego, że trzeba te 7 cm mieć, to są wyzwania, kategorie, które trzeba spełnić, dobierając do nich odpowiednie książki. I w tym roku Marta wybierała losowe słowa ze słownika. Z jednej strony ten pomysł jest naprawdę genialny, bo jest oryginalny, nietypowy, a z drugiej te słowa, które się trafiły, są tak ciężkie, żeby dobrać jakiekolwiek książki, że no, jest trudno. I moja interpretacja może być trochę taka nietypowa. I taka luźna i w ogóle, więc nie bierzcie tego na poważnie. Więc nie przedłużam i już wam mówię. Pierwsze słowo, zawisnąć. Do tego dobrałam 1000 odłamków Ciebie, Claudii Gray. Ponieważ ta książka już mi trochę zalega na półce od dłuższego czasu, a niedługo wychodzi drugi tom, więc chcę się zapoznać z pierwszym. I dobrałam tą książkę dlatego tutaj, gdyż, ponieważ dużo słyszałam o tej książce, że ona jest dość nudna, ciężka, taki typowy średniak, więc mogę nad nią zawisnąć, utknąć. A z drugiej strony bohaterowie chyba przemieszczają się z jednego świata do drugiego, więc wiszą między jednym a drugim światem. Taka, wiecie, nadinterpretacja, ale no, inne nie mogłam dobrać, jakoś tak było ciężko. Tym bardziej, że w ogóle zapomniałam wspomnieć, że te książki, które dobierałam dzisiaj, które wam pokażę w ogóle tego 7 Day'u, wybieraliśmy na live na Instagramie, więc jeżeli byliście, to jeszcze raz wam dziękuję za pomoc w dopasowywaniu tych książek. Więc wy będziecie wiedzieć, co ja będę czytać. Drugie słowo to gdziekolwiek. I do tego dobrałam książkę Dziewczyny z Brooklynu, autora Musso, nie wiem jak powiedzieć imię, nie chcę tego kaleczyć. A dobrałam to dlatego, że tu jest chłopak z dziewczyną, które się poznają. No i potem ta dziewczyna znika, więc może być gdziekolwiek. I właśnie ten główny bohater szuka jej, no ale może być gdziekolwiek, więc dziewczyna z Brooklynu. Trzecie słowo to paraliżować. I nie będzie paraliżować pewnie szansa Vickiland, ponieważ jej książki po prostu sprawiają, że mnie paraliżuje z powodu nadmiaru emocji i po prostu... O Boże, jak czytaliście jej książki, to wiecie, o czym ja mówię. Po prostu jej książki są tak dobre i tutaj ciężko się nie paraliżować, więc... Czwarte słowo to klasyczny. I tutaj postawiłam na klasykę, ponieważ i tak muszę czytać kilka klasyków i miałam wakacje to zrobić, ale jakoś mi się nie chciało. Więc wreszcie skończę może Pana Tadeusza, bo jestem dokładnie obecnie na nie wiem, 7 księdze. Więc może bym to skończyła w końcu, ponieważ we wrześniu mam konkurs z Panem Tadeuszem, więc by wypadało mieć już to z głowy. A jeżeli jeszcze bym tak w miarę szybko to przeczytała i zostałoby mi jeszcze trochę czasu, to chciałabym się zabrać za Folwark zwierzęcy George'a Orwella, ponieważ taka u mnie poszła sytuacja, że ja ogólnie czytałam tę książkę w akcji takiej bibliotecznej, ale nie zdążyliśmy przed końcem roku i nie przeczytałam ostatniego rozdziału. Piąte wyzwanie to sprawa. I tutaj dobrałam Niepowszedni w Potrzasku u strony Drzewickiej. I tutaj jest taka sytuacja, że niepowszedni stają przed sądem, ponieważ są o coś oskarżeni i nie mają sprawy, no to może tutaj brać dosłownie, nie? Więc tutaj mi akurat tak wyszło. 6. Powstawać. I znowu tutaj dobrałam szansę, bo tutaj będzie powstawało uczucie między bohaterami, ponieważ oni wcześniej się podobno znali, a później jakoś tam się rozstali i znowu więc powstanie między nimi nowa więź. 7. wyzwanie to ważniak. I tutaj dobrałam książkę Skandal w Modding Line. I tutaj ważniak to będzie albo obraz, który jest poszukiwany przez wszystkich, ewentualnie malarz, który chce być ważniakiem, bo chce odnaleźć ten właśnie obraz i stać się kimś popularnym, a i tak wszyscy to go szukają, więc jakby znalazł, to by stał się sławny i byłby ważny. Więc byłby ważniakiem. 8. słowo to neurologia i to było chyba najtrudniejsze słowo, jakie mogłam wybrać, dopasować w ogóle, żeby cokolwiek, ponieważ no, książek lekarskich nie mam, tytlerów lekarskich nie mam, jedynie chemik, ale co tam, no chemik ma 500 stron, to czytam, więc nie chciałam znowu tego czytać. Bierzmy się na zamiary, 500 stron w jeden dzień, no to tylko do ranioła.
Więc tutaj dobrałam jeszcze jeden oddech za pośrednictwem Ani właśnie, która mi podpowiedziała, że to jest właśnie o neurochirurgu, więc o opowieść genialnego neurochirurga w odchodzeniu w zgodzie ze sobą i ze światem. Więc to jest w miarę krótkie, więc powinnam dać radę. Dziewiąte słowo to wygotowywać. I ja do tej kategorii nie wybrałam żadnej książki, ponieważ wygotowywać ja się mogę ze złości. I powiedzmy, że 1000 odłamków ciebie będzie mnie wnerwiało, pewnie będę się gotować ze złości i będę się wygotowywać. Mogę się denerwować przy dziewczynie z Brooklynu, ponieważ podobno tam jest dużo błędów logicznych, więc też mogę się denerwować. Nie mogę się wygotowywać, ponieważ ja nie lubię ogólnie biografii ani takich historii o znanych ludziach, więc jeszcze jeden oddech też może mnie denerwować. I ostatnie, 10. słówko to niewyżyty. Vincent z fantazją niejednej kobiety. To za nie chyba wystarczy. Moje ambitne plany! To są za ambitne plany, szczerze wam powiem. I tak mi się zdaje, że w ogóle dzisiaj jest niedziela. I ja jestem już na 200 stronie niepowszedni, więc pewnie ja dzisiaj skończę, więc ewentualnie jak mam do wyzwania sprawa właśnie w Potrzasku, to wezmę sobie skandal do tego wyzwania, ponieważ on jest tam sprawa właśnie zaginięcia obrazu, więc jak się tam dopasuje. Nie wiadomo, czy George'a Orwella przeczytałam, w sumie Tadeusza też mi kilka ksiąg tylko zostało, więc nie będę liczyła w ogóle Tadeusza i Orwella. I w Potrzasku też nie będę liczyła i zobaczę, ile centymetrów mi wyjdzie. Bez Potrzasku, bez pana Tadeusza i bez folwarku zwierzęcego wychodzi mi 12,5 cm, więc jeżeli bym przeczytała te wszystkie książki, to spełnię wyzwanie na spokojnie. Więc nawet jeżeli połowę przeczytam, to będzie dobrze. Więc no, miejmy nadzieję, że mam giętko link. Pytajcie mi, znacie, jakie wy książki wybraliście do tego maratonu, czy w ogóle bierzecie w nich udział. Jak wam idzie dopasowanie tych słówek do książek, bo dla mnie to było na pewno spore wyzwanie i gdyby nie osoby z live'a, to pewnie miałabym do dzisiaj problem. I dajcie mi znać, czy w ogóle chcielibyście update'y dzienne, że ja wam, tak jak było z majówką z książką, że ja bym po prostu każdego dnia wieczorem mówiła, jak mi poszło, ile dałam rady przeczytać. Czy po prostu taki jeden filmik podsumowujący wszystko, bo w sumie nie mam pomysłu. Więc dajcie mi znać na te pytania. Ja już się z wami żegnam.